Dziś w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki zapraszamy Was na wyprawę z cyklu Rzeki Warte Poznania. Odwiedzimy dzisiaj Bogdankę. Jeżeli szukacie ciekawego miejsca na aktywny wypoczynek w Poznaniu, to z pewnością rozglądaliście się za takimi lokalizacjami jak Malta, Rusałka, bądź też po prostu spacer po Starym Rynku. Mniej osób natomiast zapoznaje się z takimi miejscami jak rzeki. Poznań to miasto, które jest poprzecinane licznymi ciekami. Większość z nas słyszała chociażby o Warcie bądź też Cibinie. Natomiast mamy też takie rzeki jak Bogdanka czy też Struga Junikowska. Są one mniej znane, ale oferują niezwykłe walory przyrodnicze, jeżeli szukacie tego typu atrakcji. W tej chwili znajdujemy się nad rzeką Bogdanką. Jest to ciek, który znajduje się w granicach administracyjnych miasta Poznania, jednakże ze względu na swój charakter oferuje on niezwykłe przeżycia o charakterze przyrodniczym. Rzeka ta meandruje w sposób niemal naturalny w swoim korycie, co jest ewenementem, jeżeli chodzi o rzeki położone w miastach. Dookoła rzeki, na tym przynajmniej odcinku, znajdują się gęste lasy olszowe, które porastają gęsto jej brzegi. Ponadto w ostatnich latach obserwuje się zwiększoną aktywność bobrów, które jeszcze silniej przywracają ten naturalny charakter Bogdanki. Jeżeli byście chcieli tą rzekę odwiedzić, to polecam Wam szczególnie odcinek pomiędzy Strzeszynkiem a Rusałką. Znajdują się tam takie punkty, które oferują łatwiejszy dostęp do tej rzeki, chociażby ten mostek, z którego można spokojnie zapoznać się z charakterem tej rzeki. Ale jeżeli szukacie bardziej ambitnych wyzwań, to polecam Wam spacer wzdłuż koryta tej rzeki, pomijając ścieżki, które znajdują się w odległości kilkudziesięciu metrów od samego cieku. I wtedy będziecie mogli doświadczyć prawdziwych wrażeń przyrodniczych tego, jak ta rzeka jest ukształtowana pomiędzy Strzeszynkiem a Rusałką. Brzeg rzeki porastają liczne olsze. Jest to gatunek drzew charakterystycznych dla obszarów podmokłych. Te drzewa mają niezwykłe przystosowania do tego, aby występować właśnie w takich obszarach okresowo zalewanych przez wodę, charakteryzujących się podmokłym gruntem. Drzewa te wytwarzają rozległy system korzeniowy, który zabezpiecza je przed przewróceniem i dzięki temu nawet w takim grząskim podłożu mogą one stabilnie rosnąć. Nawet jednak olsze niekiedy nie są w stanie wytrzymać warunków panujących w tym obszarze, czyli nadmiaru wody i tego, że podłoże jest tutaj zbyt luźne. Dlatego też niektóre z nich stopniowo zamierają, stanowiąc podłoże dla innych organizmów, tak jak tutaj widzimy właśnie grzyby porastające korę tej obumarłej olszy. Dowodem na intensywną działalność bobrów wzdłuż rzeki Bogdanki są liczne gałęzie, które są tutaj właśnie rozłożone i możemy zauważyć tak zwane zgryzy bobrowe. To są takie ślady zębów bobrów na tych gałęziach. One troszkę wyglądają tak jak ślady siekiery przy rąbaniu drzewa. Jednakże jeżeli się przyjrzymy, to zobaczymy, że one są bardziej nieregularne. I właśnie liczne gałęzie w tym obszarze świadczą o tym, że te bobry cały czas kursują wzdłuż rzeki, szukając pożywienia. Bogactwo różnorodnych siedlisk, czy też mikrosiedlisk wzdłuż rzeki Bogdanki zwiększają liczne korzenie drzew. Występująca tutaj olsza, dzięki temu, że jest dostosowana do występowania w siedliskach wilgotnych, zapuszcza swoje korzenie aż pod wodę, które tworzą liczne zakamarki, w których mogą występować różnorodne gatunki ryb, bądź też bezkręgowców. Wzdłuż całej rzeki mamy tego typu siedliska, co też powoduje, że ta rzeka pod względem przyrodniczym jest wyjątkowa.
Znajdujemy się przy jednej z licznych tam bobrowych, które występują na rzece Bogdance. Tutaj w tym miejscu akurat mamy jedną z mniejszych, ale już tutaj widzimy, jak bardzo nawet tak niewielka tama bobrowa potrafi zmienić otaczające środowisko. Została ona zbudowana oczywiście z gałęzi, głównie olszowych, mniejszych bądź większych. Poprzytykana jest mułem, który bobry wnoszą do tej tamy, bądź też woda płynąc nanosi samodzielnie. I stopniowo ta tama się umacnia. Do czego to prowadzi? Oczywiście do spiętrzenia wody powyżej tamy bobrowej. Jak tutaj właśnie widzimy, powyżej nurt jest bardzo spokojny, poniżej ten nurt jest bardziej wartki. Dlaczego bobry budują tamy? Przede wszystkim po to, aby się ochronić, aby zmienić otaczające je środowisko. Bobry to są zwierzęta ziemnowodne, które bardzo dobrze czują się w środowisku wodnym, natomiast na lądzie są niezbyt ruchliwe, są mało aktywne i stają się wtedy łatwym łupem dla potencjalnych drapieżników. W przeszłości, kiedy w naszych lasach było więcej drapieżników takich jak wilki czy rysie, bobry na lądzie stanowiłyby bardzo łatwy łup. Natomiast w wodzie są one bardzo szybkie, bardzo zwinne i tam są one trudniej dostępne dla tychże drapieżników. Bobry chronią się albo w żeremiach bobrowych, które budują gdzieś na spiętrzonych zbiornikach, albo też w tunelach, które wygrzebują sobie w brzegu. Dlatego też przemieszczając się wzdłuż rzeki, często musimy patrzeć pod nogi, aby przypadkiem nie wpaść do jednej z dziur, które zostały wygrzebane przez bobry. Bobry, tak jak wspomniałem, zmieniają swoje środowisko, co prowadzi do tego, że teren się odsłania. Jak tutaj widzimy, ten obszar jest prześwietlony, co powoduje możliwość pojawienia się nowych gatunków roślin, które normalnie w takim miejscu by się nie pojawiły. W warunkach, gdy bobrów nie ma, to ten obszar jest bardzo mocno zacieniony. W związku z tym drzewa, które wzrosły, oczywiście mają odpowiednie warunki świetlne, ale te rośliny, które znajdują się pod spodem, już tych warunków nie mają i nie są w stanie odpowiednio się rozwijać. Natomiast tutaj w tym miejscu, jak widzimy, część olszy zupełnie wypadła, właśnie dlatego, że dla nich już te warunki są zbyt niekorzystne. Natomiast pojawiły się liczne inne gatunki, tak zwane gatunki szuwarowe, takie jak tużyce czy też jeżogłówki. W tym miejscu doskonale widać, jak bardzo bobry potrafią zmienić swoje środowisko. Pierwotnie mieliśmy tutaj do czynienia ze zwartym olsem, czyli lasem zbudowanym głównie z olszy oraz gatunków towarzyszących. Natomiast bobry, zgryzając te drzewa, zwiększając ilość wody w środowisku poprzez spiętrzanie bogdanki, spowodowały, że nawet dla olszy ilość wody stała się zbyt duża i niektóre z nich zaczęły zamierać. Skutek jest taki, że część olszy z tego miejsca wypadła, czyli one po prostu zamarły, stopniowo zaczęły próchnieć, opadać na ziemię, co otworzyło przestrzeń dla promieni świetlnych, które zaczęły docierać do powierzchni ziemi. Zwiększona ilość światła skutkuje tym, że mogą na ziemi rozwijać się gatunki runa leśnego, które tutaj dookoła mnie bardzo dobrze widać. W miejscach o spokojniejszym nurcie spotykamy liczne gatunki bezkręgowców, chociażby tutaj widzimy właśnie płoszczycę. To jest zwierzątko drapieżne, które szuka właśnie miejsc, gdzie woda płynie wolniej, a więc chociażby zalewów powstałych na skutek spiętrzenia wody przez bobry. Na końcu odwłoka widzimy taką rurkę, która wygląda jak kolec. To nie jest żaden kolec służący do atakowania, tylko jest to rurka oddechowa. Ta rurka jest, tak jak tutaj właśnie widzimy, wynurzana nad powierzchnię wody, dzięki czemu sama płoszczyca nie musi się wynurzać, a jedynie wystawia tą rurkę i pobiera powietrze z nad wody. Przednie odnóża, widzimy, są bardzo mocno rozbudowane. Służą one do chwytania potencjalnej ofiary. W
miejscach o spokojniejszym przepływie wody, czyli na odcinkach, gdzie woda została spiętrzona przez bobry, spotykamy liczne gatunki roślin wskazujących na to, że właśnie tam przepływ wody jest bardzo powolny. To są chociażby glony nitkowate, które poszukują miejsc o spokojniejszym przepływie wody i właśnie w takich zalewach bobrowych bardzo często występują. Glony znajdujące się w wodzie stanowią idealne środowisko bytowania licznych gatunków bezkręgowców, które, jeżeli troszkę się przyjrzymy, spokojnie tutaj możemy znaleźć. Po drugiej stronie brzegu widzimy rośliny, które bardzo gęstego porastają. Są to tużyce. Liczne gatunki tużyc występują właśnie w miejscach, które są okresowo bądź na stałe zalane przez wodę. Są to rośliny bardzo interesujące, ponieważ one mają dosyć niezwykłą budowę. Aby się zabezpieczyć przed zjadaniem, zgromadzą w swoich tkankach krzemionkę, która powoduje, że brzegi tych liści są ostre i te rośliny nie za bardzo nadają się do zgryzania przez zwierzęta roślinożerne. Mamy tutaj do czynienia z końcową fazą degradacji olszy, która bardzo mocno już spróchniała. W tym miejscu dzięcioły stworzyły sobie tak zwaną kuźnię, czyli zrobiły sobie liczne wgłębienia, w których umieszczają na przykład szyszki, dzięki czemu mogą sobie je rozłupywać. Jak widzimy, nie tylko my wykorzystujemy różnego rodzaju przedmioty dla własnych celów, ale również inne gatunki zwierząt, między innymi ptaki, takie jak dzięcioły, mogą stworzyć czy przekształcić sobie jakieś miejsce po to, aby je wykorzystać chociażby jako takie imadło, które pozwala im właśnie bez problemu stukać w szyszkę i wydobywać z niej nasionka. Ponadto mamy tutaj liczne otworki, w których urzędują bądź też urzędowały liczne pędraki, które żywiły się próchniejącym drewnem. A więc cały ten konar próchniejący stanowi niesamowite mikrosiedlisko, które pozwala żyć różnorodnym organizmom. Jest to dowód na to, że w lasach bardzo istotne jest to, aby znajdowały się zamierające drzewa, żeby nie były one uprzątane, ponieważ jeżeli uprzątamy lasy, jeżeli zmieniamy je w taką formę bardziej antropogeniczną, to zmniejszamy różnorodność biologiczną tych ekosystemów. W tym miejscu warto powiedzieć o pewnym micie, który krąży na temat świata przyrodniczego, mianowicie, że na paprociach żyją kleszcze. I słuchajcie, oczywiście zdarza się, że na paproci może znaleźć się kleszcz, ale nie tylko. Może to wynikać z tego, że pod paprociami mamy takie jakby kuleczki i ktoś może kiedyś pomyślał, że to jest kleszcz i z tego stworzył się właśnie ten mit. Te kuleczki, które tutaj mamy, to są zarodnie, z których występują się zarodniki. To nie ma nic wspólnego z kleszczami. Oczywiście pamiętajmy, między innymi na paprociach możemy spotkać kleszcze, ale tak naprawdę mogą one żyć w bardzo różnych środowiskach, nie tylko w takim miejscu. Znajdujemy się na odcinku Bogdanki, który wpada do jeziora Rusałka. W tym miejscu znajduje się bardzo duża tama bobrowa, która niesamowicie zmieniła środowisko w tej okolicy. Możemy zauważyć, że las za mną praktycznie zamarł. Wynika to z tego, że bobry spiętrzając wodę zalały bardzo duży obszar i tej wody było tak dużo, że rozwój olsz, które głównie rosły wzdłuż rzeki Bogdanki, już stał się niemożliwy. One zaczęły zamierać i teraz widzimy za mną właśnie efekt tego, jak to środowisko zostało zmienione. To nie jest, mogłoby się wydawać, jakaś strata dla środowiska. Wręcz przeciwnie, to, że bobry zmieniają swoje środowisko, przyczynia się do tego, że spotykamy coraz więcej różnorodnych środowisk. A większa różnorodność środowisk, siedlisk, w których mogą występować gatunki, przyczynia się do tego, że różnorodność biologiczna tego obszaru też się zwiększa.
wyniku tego, że okap gałęzi nad nami praktycznie zaniknął, w związku z tym, że drzewa zaczęły zamierać na skutek spiętrzenia wody przez bobry, pojawiły się liczne gatunki roślin, które wcześniej by się tutaj nie pojawiły. Po prostu dla nich byłoby zbyt mało światła. Jest to na przykład sitowie leśne, które tutaj wytworzyło taką kępkę na brzegu. Jest to manna jadalna, która pięknie położy się nam przy brzegu w stronę wody, a także rząsa drobna. To jest mała roślinka, która występuje na powierzchni zbiorników wodnych. I ta roślinka wskazuje na to właśnie, że przepływ wody jest tutaj bardzo powolny. Ta roślina nie byłaby w stanie utrzymać się w momencie, gdyby nurt rzeki był szybszy. A więc gdyby tych bobrów tutaj nie było, to ta roślina pewnie też by tutaj w takich ilościach na pewno nie występowała. Natomiast tutaj, troszkę dalej, w tym miejscu mam jeszcze kolejny gatunek, to jest jeżogłówka gałęzista, również gatunek występujący często przy brzegach jezior bądź też zbiorników wód stojących. Kolejny ciekawy element, który możemy tutaj zaobserwować, to są te takie jakby paliki. Skąd one się tutaj pojawiły? To jest wynik działalności oczywiście bobrów. Bobry zgryzają przede wszystkim małe drzewka po to, aby dostać się do soczystych pędów, które one sobie następnie zjadają. Gałęzie większe przycinają na mniejsze odcinki, potem sobie je przenoszą w stronę tamy bobrowej, w której upychają właśnie te gałęzie. Więc jak widzimy takie paliki, które wyglądają jakby były ścięte przez siekierę, to tak naprawdę to są wcześniejsze drzewka, które zostały poucinane przez bobry. Różnorodność środowiska obserwowanego w tym miejscu, czyli w końcowym ujściu Bogdanki tuż przed Rusałką, charakteryzuje się m.in. tym, że obserwujemy tutaj niezwykłe mikrosiedliska w postaci zupełnie nowych miejsc, które są dostępne dla organizmów zwierzęcych. Mówię tutaj o powierzchni wody. W normalnych warunkach, na przykład na jeziorze, często na wodzie obserwujemy nartniki, które jednak potrzebują do tego, aby swobodnie funkcjonować, otwartej toni wodnej. Wtedy one swobodnie sobie mogą pływać po takiej wodzie, polować bądź też zbierać pożywienie, które spada na powierzchnię wody. Natomiast tutaj to miejsce dla nartników nie jest optymalne, ponieważ mamy rzęsę drobną, która tutaj porasta. Z kolei ta rzęsa stanowi miejsce, na którym mogą siadać różne owady, które normalnie na powierzchni wody by nie przebywały. I jeżeli przyjrzymy się dokładnie, to zobaczymy, że tutaj występują różne muchówki, różne małe bezkręgowce, które traktują powierzchnię wody pokrytą przez rzęsę właśnie jako nowy rodzaj ekosystemu, na którym mogą sobie żyć.